Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. To jak to jest z tymi małżeństwami? Dlaczego nie można się rozwodzić? Pan Jezus mówi wyraźnie. List rozwodowy mogli napisać Izraelici tylko i wyłącznie pod określonymi warunkami. Mogli oddalić swoją żonę w przypadku nierządu, w przypadku kiedy, nie wtedy, kiedy im się znudziła, kiedy, nie wiem, wygasła miłość między nimi, tak jak to się teraz ładnie mówi, tylko wtedy, kiedy na przykład przyłapano kobietę na cudzołóstwie, kiedy coś złego się wydarzyło, kiedy było coś, co faktycznie rozbijało to małżeństwo. Ale sam Pan Jezus mówi, nie? Mojżesz zrobił to ze względu na waszą zatwardziałość. Od początku tak nie było. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako jedno. I mają w tej jedności trwać. I tutaj tak naprawdę doświadczamy i dotykamy takiego tematu, który jest, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach bardzo obecny, a bardzo niepopularny. O którym może rzadko się mówi, albo rzadko go sobie uświadamiamy. Czyli? Że my często chorujemy, ostatnio usłyszałem takie fajne określenie, że często chorujemy na zapalenie misia. Mi się chce, mi się nie chce. Tak? I często ten miś nam towarzyszy przez całe nasze życie, bo mi się chce coś zrobić, albo mi się tego nie chce zrobić, bo mi się to należy, albo mi się to nie należy. Tak? Bo właśnie czymś takim się kierujemy. Brak jest gdzieś takiego zrozumienia prawdziwej miłości, brak jest zrozumienia tego, czym jest małżeństwo, a skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, co ja mam z tego mieć. Czyli co, można powiedzieć, że gro małżeństw, które jest w chwili obecnej w dzisiejszych czasach zawieranych, one są zawierane bez miłości? Myślę, że czasami można tak powiedzieć. Pod wpływem impulsu, pod wpływem zakochania, pod wpływem przyzwyczajenia, które trwa już wiele lat. Ale pytanie, czy to jest miłość? Czy to jest decyzja o miłości? Czy małżeństwa, które zawieramy dzisiaj, są małżeństwami z założenia, takimi, jak Kościół przykazuje? Kiedy wypełniamy formularz przygotowujący do sakramentu małżeństwa, zadajemy pytanie, czy jesteście świadomi, czy chcecie zawrzeć związek małżeński zgodnie z nauką Kościoła? Małżeństwo jedno, nierozerwalne. Mhm. Nie ponadczasowe, no i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale powiedzmy, dlaczego to jest tak ważne? Dlaczego to jest tak ważne, żeby, jeżeli już się ludzie decydują na to, żeby być razem, to jest już do grobowej deski i nic poza tym. Dlaczego ludzie muszą się zdecydować na coś, co trwa praktycznie przez ich całe życie, a w momencie, kiedy faktycznie dochodzą do wniosku, że jednak nie, jednak się nie dobraliśmy, dlaczego nie mogą się rozejść? Mogą. Znaczy, Nikim tego nie broni. Nikim nie każe zawierać sakramentalnego związku małżeńskiego. Panie redaktor, wydaje mi się, że pierwszym i podstawowym pytaniem będzie pytanie o fundament. Dlaczego my to chcemy zrobić? Co nami kieruje? Co jest naszą motywacją? I to będzie pytanie, które będzie w fundamencie. Wielokrotnie żeśmy sobie zadawali pytanie w tym programie już. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Wielokrotnie zadawaliśmy sobie pytanie, czym jest dla mnie wiara w życiu. Rozmawialiśmy o tym, czym jest miłość. Powiedzieliśmy sobie, że miłość jest pewnego rodzaju decyzją, którą podejmuję. I teraz, czy ja w tej decyzji jestem w stanie trwać? Czy ja jestem wierny? Czy ja w swoim życiu kieruję się tylko i wyłącznie natchnieniami swojej własnej woli, co mi się chce albo czego mi się nie chce, na co mam ochotę albo na co ochoty nie mam?
czy jestem jednak zbudowany na jakimś trwałym fundamencie, na czymś konkretnym. Wyobraźmy sobie sytuację, w której każdy robi to, na co ma ochotę. To jest jakiś Armagedon. Nie? Małżeństwo, sakramentalne małżeństwo, bo takim mówimy, ma być pewnym gwarantem jedności, ma być pewnym świadectwem połączenia, ma być świadectwem miłości w tym dzisiejszym świecie. Jest czymś, co z samego swojego założenia ma być nastawione na wspólne dobro, ma być czymś, co jest nastawione na wspólne życie, gdzie jedno i drugie stają się jednym, gdzie dwoje staje się jednym. To jest małżeństwo. I teraz to nasze stawanie się jednym nie może polegać na tym, że ja próbuję za wszelką cenę przeciągnąć tego drugiego na swoją stronę, a kiedy mi się nie udaje, to zmieniam go na innego. Nie? Są skrajne przypadki, kiedy małżeństwa, znaczy są przypadki, kiedy małżeństwa się rozpadają. I teraz będzie pytanie, dlaczego ono się rozpadło? Czy wygasła miłość? Nie, bo miłość nigdy nie ustaje, powie nam święty Paweł. To znaczy, że tej miłości tam nigdy nie było, albo nie dbaliśmy o nią dostatecznie. Tak, czyli tak naprawdę nigdy nie weszliśmy do końca w tą miłość. Mhm. Byliśmy pod wpływem afektów, byliśmy pod wpływem przyzwyczajeń, satysfakcji jakiejś własnej. Ty sprawiasz mi satysfakcję, sprawiasz mi radość, ale to nigdy nie jest szczęście. Bo szczęście będzie się realizowało w spełnieniu swojego powołania. Powołania do ojcostwa, powołania do macierzyństwa, powołania do tego, żeby być razem. Jeżeli nie realizujemy gdzieś tego powołania, jeżeli ono się nie wypełnia, to to nigdy nie będzie szczęścia, to będzie satysfakcja, to będzie przyjemność. Nie? Często popełniamy bardzo duży błąd, o tym też żeśmy kiedyś rozmawiali. Za szybko przeskakujemy przez pewne granice, za szybko przeskakujemy przez pewne etapy. Nasza znajomość rozpoczyna się nie w tym miejscu, w którym powinna się rozpocząć, albo bardzo szybko przechodzi do sytuacji, która jest zarezerwowana dla małżonków. Kościół pewne rzeczy układa nie dlatego, że chce ludziom pozabraniać pewnych rzeczy, bo prawo kościelne może funkcjonować zupełnie oddzielnie i my możemy sobie żyć i w ogóle nawet na nie zwracać uwagę. Kościół wskazuje nam pewne drogi, wskazuje nam pewne kierunki i pokazuje, to jest gwarant szczęścia. Zrobisz tą drogą, co chcesz. Wejdź w relację z człowiekiem. Poznaj go. Doświadcz tego, że możesz na niego liczyć w każdej sytuacji. Mhm. Nie? Podejmij w swoim życiu decyzję. Chcę być z tobą. Bez względu na to, co się będzie działo. Bez względu na to, jak bardzo będę musiał zrezygnować z siebie, bo to jest miłość, rezygnacja z siebie na rzecz drugiego człowieka. Bez względu na to, jak to gdzieś tam w tym naszym życiu się będzie toczyło, ja chcę być z tobą. To porozmawiamy jeszcze o bardzo ważnej kwestii, bo tutaj rozmawiamy o w przypadku, kiedy no, ta relacja się rozpada, tak jak ojciec powiedział, bo miłość wygasła, albo w ogóle jej nie było. A co w momencie, kiedy jest małżeństwo? Kochają się, kobiecie, wydaje się, że znalazła tego jednego, jedynego na całe życie i wszystko układa się idealnie, do czasu, kiedy podnosi na nią rękę po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, a potem to idzie, można powiedzieć, lawinowo. I ona nadal go kocha. Nawet mamy taki syndrom takiej kobiety, która ciągle powraca do tego męża oprawcy. To co w takiej sytuacji? To już są sytuacje, które trzeba rozpatrywać po pierwsze bardzo indywidualnie i po drugie bardzo mądrze i bardzo ostrożnie. Wiadomo, są momenty, kiedy stajemy wobec ściany i kiedy trzeba powiedzieć wyraźnie basta, koniec. Nie? Małżeństwo i rodzina to nie jest mordownia, to nie jest rzeźnia. Mhm. Nie, ja nie mogę żyć na zasadzie wiecznej ofiary. Są sytuacje, w których trzeba odejść albo wygonić, to najlepiej. I wiadomo, że kiedy jesteśmy w relacji kat i ofiara, to ofiara zawsze będzie na pozycji przegranej. To znaczy, to jest zawsze ta, która musi uciekać, to jest ta, która się musi chronić. I to jest sytuacja patologiczna. I tutaj trzeba interweniować, tutaj trzeba prosić o pomoc zewnętrzną, tutaj trzeba walczyć o swoje, tutaj trzeba gdzieś z tego wyjść. Tylko, panie redaktor, o co chodzi? My tutaj dotykamy dwóch skrajnych problemów.
Tak, z jednej strony musimy zrozumieć, że no nie każde małżeństwo jest skazane na to, że będą się bili w domu, lali i będzie patologia. Nie, to jest jakiś tam przypadek skrajny. Nie, a z drugiej strony trzeba rozróżnić to, czym ma być małżeństwo i ma być nasze przygotowanie. To jest przede wszystkim za krótki czas, żeby o tym mówić, ale sposób naszego przygotowania do małżeństwa jest szalenie ważny, naszego podejścia do małżeństwa, a potem sposób realizowania tego w życiu. Przypadek, o którym pani mówi, tak, przypadek, kiedy mamy do czynienia z przemocą domową, już taką zakrojoną na bardzo szeroką skalę. Wiadomo, jak podniósł rękę raz przed ślubem, to po ślubie też będzie podnosić. Tak? Jeżeli upił się, znaczy jeżeli upijał się regularnie przed ślubem, to po ślubie też się będzie upijał. No tak, ślub ale nie często zmieni jest, tego jak dokładnie, jak, ale jak często są wróżka. Sytuacje. Jeżeli pewne rzeczy wychodzą po ślubie, tak, to wtedy musimy zbadać przede wszystkim pierwsze rzeczy, czy pewne rzeczy nie były przed nami tajone i zakrywane, bo taka sytuacja też może mieć miejsce, a może też być sytuacja, w której pewne rzeczy rzeczywiście rodzą się ze względu na jakieś określone czynniki. Tak, alkoholizm czy ciąg do alkoholu może się pojawić ze względu na problemy rodzinne, ze względu na problemy w pracy i tak dalej. Wtedy przede wszystkim z tymi problemami trzeba walczyć, trzeba starać się je jakoś naprawić. Mhm. Natomiast jeżeli mamy problem przemocowy, to trzeba szukać rozwiązania. Wiadomo, że nigdy druga strona nie będzie chciała współpracować w tego typu rzeczach. Natomiast trzeba szukać pomocy zewnętrznej, trzeba szukać pomocy w poradniach, trzeba szukać pomocy na policji, jeżeli jest konieczność, a jeżeli jest konieczność, to trzeba uciekać. Trzeba spakować się i uciekać. Tylko na czym polega problem? Kościół wcale nie zabrania takiego rozwiązania. Problem jest z tym, co my zrobimy później. Mhm. A co można zrobić później? Nie. Jakby to powiedzieć, żeby żyć w łączności sakramentalnej, Kościół mówi o tym, żeby być w wierności małżeńskiej, nawet jeżeli ją się przeżywa w samotności, nawet jeżeli druga strona mnie zostawiła, nawet jeżeli druga strona nie pozwoliła mi żyć ze sobą, tylko gdzieś tam te nasze drogi się rozeszły, moja wierność przysiędze małżeńskiej dalej mnie zobowiązuje, nic nie wygasa. I teraz, jeżeli ja chcę żyć w relacji z Panem Bogiem, w tej relacji sakramentalnej, no to tutaj mam jedną drogę. Albo śmierć małżonka, kiedy przechodzę w stan wdowieństwa i wtedy mogę wejść drugi raz powtórnie w związek małżeński. Albo jeżeli się uda przeprowadzić proces kościelny i stwierdzenie nieważności małżeństwa, że takie małżeństwo tak naprawdę nigdy nie zaistniało, bo były przeszkody, które zrywały funkcjonowanie tego małżeństwa. Albo to życie w samotności, w wierności przysiędze małżeńskiej. Jeżeli decyduje się na życie w niewierności, to znaczy, jeżeli wchodzę z kimś w drugi związek, nawet jeżeli w tym związku odnajdę tą satysfakcję, odnajdę tą rzeczywistą miłość, ale gdzieś tam zrywam tą możliwość uczestniczenia w sakramencie, to jeżeli Pan Bóg jest dla mnie ważny, jeżeli Pan Bóg faktycznie chce, znaczy jeżeli chce, żeby Pan Bóg był obecny w moim życiu, to Kościół nigdy nie zamyka mi drogi do tego, żeby być w Kościele. Owszem, będę miała ograniczony dostęp do sakramentów, bo tutaj z tych sakramentów korzystać nie mogę, ale nigdy z Kościoła nie zostanę wyrzucony, nigdy z Kościoła nie zostanę wyrzucona. Nie? Dlatego tutaj mówię, no to jest za krótki program, trzeba by było każdym tym przypadkiem zająć się indywidualnie. To jest też to, o czym mówił papież Franciszek ostatnio. Bardzo ważna jest to indywidualne podejście, indywidualne prowadzenie. Dlatego tutaj trzeba być przede wszystkim bardzo ostrożnym. Nie można generalizować przede wszystkim, że każda kobieta bita albo każdy mężczyzna, który ma żonę alkoholiczkę, to od razu jest prosta sprawa. Nie. Każdy przypadek jest indywidualny. Trzeba znaleźć dlaczego. Może to we mnie też tkwi problem. Nie? Nie możemy być zamknięci też na tego typu pytania. Tutaj nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie, tak na sam koniec. W tej zbliżającej się Ewangelii czytamy, że w Starym Testamencie Żydzi mieli mimo wszystko możliwość napisania listu rozwodowego. W Nowym Testamencie już tego nie ma. Dlaczego? Chodzi o sakramentalność pewną. Chodzi o to, że sakrament jest tym, co nas związuje. Jest tym, co, znaczy związuje, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu. Znowu też nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której będziemy patrzyli na małżeństwo jako na zło konieczne i na coś, co na pewno musi się skończyć rozwodem albo jakąś patologią. Bo niestety, ale często tak jest, że my doprowadzamy takim naszym myśleniem do tego, że ja się wolę nie angażować w małżeństwo, bo to się musi skończyć źle.
Nie? Żyjemy bez ślubu, jest nam dobrze, jak weźmiemy ślub, to na pewno się rozejdziemy. Nie? No to jest druga skrajność. Pan Jezus nam pokazuje, że to też On jest gwarantem tej jedności i tej nierozerwalności. Że w małżeństwie często jest tak, że się zaczyna sypać wtedy, kiedy zapominamy o Nim. Dlatego to jest to pytanie, o które ja zadałem na samym początku. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Jeżeli ja wchodzę świadomie w sakrament i chcę żyć wraz z Jezusem Chrystusem, chcę żyć razem z Panem Bogiem i zapraszam Go do tego małżeństwa, we dwoje Go zapraszamy. Chcemy stawać przed Nim na modlitwie, na Eucharystii, na spowiedzi. Chcemy razem budować tą naszą miłość, tą naszą wierność, tą naszą równość w małżeństwie. Wtedy On będzie nas prowadzić. Natomiast kiedy próbujemy to budować na własną rękę i potem nagle mamy pretensje do Pana Boga, że nie utrzymał naszego małżeństwa, to się nie dziwmy. Ta jedność i ta nierozerwalność, o której mówi Pan Bóg, o której mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, że mają stać się jedno, właśnie o to chodzi. Jeżeli coś jest jedno, to się nie podzielimy. Jeżeli, brutalnie powiem, przekroiłbym Panią na pół, to nagle by nie wyskoczyły dwie Pani Moniki. Tylko to by była jedna podzielona na pół. Małżeństwo to jest jedność. Jeżeli je rozerwiemy, to będzie dalej małżeństwo tylko rozerwane.